Cześć, witajcie z tej strony Dark Nobody, a to jest kolejny odcinek z Mistrzów Minecrafta i Magii. Tak się właśnie zastanawiałem, co to właściwie ma znaczyć. Dzisiaj będziemy kontynuować botanię, ale zanim będziemy kontynuować botanię, zrobimy jedną bardzo ważną rzecz. Dlatego, że tu się Janak odgrażał, że o Boże, kto co tu narobił i że to pewnie Karimiri, dlatego że wiecie, że są beczki i że wszystko jest brzydkie. Sorry Janak, taki mamy klimat. Nie patrzyłem teraz na to, jak bardzo brzydkie to jest. Muszę coś zjeść, bo zaraz zacznę umierać. Ostatni ziemniak. Tutaj gdzieś chłopaki Tutaj gdzieś były przygotowane chleby. Ale ich tu widzę... nie widać. Tu są chleby. Tu są chleby. Weźmiemy sobie chleby. Super. Odłożymy sobie płatki i inne takie dziwne rzeczy. I zrobimy tutaj porządek. Dlatego, że Janak się strasznie odgrażał z tym niepilnowaniem porządku, że jesteśmy bezczelni, że on się wyprowadza. Tęsknić nie będziemy. Ale skoro tak, no to wydaje mi się, że już... ścina lekka. Że już chociaż powinniśmy tyle zrobić, żeby się zająć przynajmniej tymi porządkami. Pana pochodnia zresztą. To jest ta tańsza zresztą chyba. Okej. Więc tak, tutaj sobie posadzimy to na przetworzenie. Botanię też możemy sobie zostawić, znaczy encyklopedię i tak dalej, to się nazywa leksika botania, tak? Co sobie zostawimy? Ten płatek jeszcze sobie zostawimy. I w zasadzie tyle. To mam po miksturze Tolmaja. Pennej manie. No cóż. Więc tak. Tutaj ten blok się nazywa wireframe. Cokolwiek to znaczy. Jego się tworzy z tego. Trzeba stworzyć, trzeba mieć czysty kamień, który nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze jest. Z tego można stworzyć. I to cholerstwo do chisela, to jest to. Chisel. To za cholerstwo do chisela, które jest chiselem. Dobrą sprawę. Mamy to. I potrzebujemy to ułożyć w taki sposób. Dobrze, ja to robię, źle to robię. Trzeba ułożyć w taki sposób. Wychodzą mi nam takie o. I trzeba teraz przerobić na dokładnie te. I mamy stack. I możemy podmienić. Jeszcze one nie wyglądają jakoś tak szczególnie. Przez to, że nie zajmowałem się teksturami do nimi. Do nich. Co ja gadam. Ale niech będzie. Janakowi wymienimy. Żeby nie było, żeśmy tacy nieporządni i nie zrobiliśmy porządku po tym, jak żeśmy zrobili porządek. To jest tak bardzo bez sensu. Proszę bardzo, podłogę już mamy. Teraz trzeba zrobić pewnie górę i boki i cokolwiek. Teraz to pewnie sobie zcheezrujemy, podmienimy. To, na, to pewnie. To na to. Tak. Boję się używać hammera na tym, bo... żeby nie zniszczyć naszych coal coveru. Wow,
Właśnie, i teraz mam problem taki, przed chwilą nagrywałem, zacząłem właściwie nagrywać Driadę, ale nie miałem za bardzo pomysłu jak na odcinek, więc przeszedłem tutaj na serwer. I właśnie mam taki problem, że kurczę, nie ma tutaj drewna, po którym mam chodzić. Czuję się nieco niezręcznie. Ale taki już urok nagrywania różnych dziwnych serii. A, ja, tutaj będzie lepiej. Ach. Dobra, to już sobie skopiemy i będziemy kombinować. I nie żeby coś, ale to wszystko również ten korytarz będzie dłuższy, zapewne. Więc nie wiem, czy tak do końca opłaca się tutaj wszystko zamurowywać. Ale żeby było ładniej, żeby jednak się nie czepiał, proszę bardzo. Torcze. Raz, dwa. Tutaj jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze została nam góra. Górę zrobię później. Teraz wszystko to, co zostało, to bym zmienił do tego. I to bym wrócił tu. I w zasadzie wszystkie te takie dziwne cizelki, to moja taka rada dla tych, którzy po prostu tutaj się bawią, żeby jak ktoś chce zostawić gdzieś to w skrzynkach, to niech najpierw tym chiselem zmieni na cobblestone albo coś innego, żeby to nam nie bruziło, żeby nie walało się po innych skrzynkach, tak? Tak samo o te wszystkie je się da przerobić na zwykły kamień. I co prawda to zużywa nam trochę tego cheese'a, ale wiecie, tutaj andesitu się już nie da. Natomiast po prostu trzeba czasami to robić, a to jest co? A to nam się wmieszało gdzieś, gdzie to moim zdaniem być nie powinno. O, wrzućmy to wszystko tu. I tutaj wrzućmy sobie to. I bardzo ładnie. Klej, andesit, diorit, furnej. O tym się już nie będziemy bawić. Wracamy do botanii, moi drodzy. Czyli teraz tak, tam mieliśmy sobie, a przede wszystkim to ja muszę te kaktusy stamtąd zutylizować, sorry, o super, nam się to wszystko wypiekło, ładnie. Okej. I teraz tak, to może najpierw przejdę spać, dlatego że nie jest dobrze nagrywać po nocach. Tak właśnie, powiedzcie mi, co myślicie o... Co? Okej, nieważne. Co myślicie o jakości wideo? Dlatego że dostałem kilka... Ktoś mi powiedział, że... Jakość wideo, o ile dźwięku się poprawiła, o tyle wideo jest nadal słaba. I co właśnie o tym myślicie? Czy ten obraz serio tak skacze? Ja uprzedzam, że mam dosyć słaby komputer. Dobrze, że jestem w stanie nagrywać w ogóle z mistrzów i że jakość i tak się poprawiła. Ale te lagi, które wy widzicie, czyli to takie klatkowanie, to jest widoczne także u mnie. Mam teraz 30 FPS-ów, więcej mieć nie będę, dlatego że mam po prostu ograniczenie ustawione w ustawieniach wideo. Natomiast skoki klatek, to znaczy to te takie przeskoki, które wy widzicie, są niezależne od tego, tak czy inaczej. Dobra. To sobie zutylizujemy. Przepraszam, ktokolwiek to sobie tutaj postawił. Naprawdę nie chciałem. To znaczy chciałem, ale wiecie.
Dlatego, że miałem łopatę i gdzieś ją zgubiłem. Znaczy nie dlatego. Powód był inny. To nie zmienia faktu, że miałem złą łopatę, ale ją zgubiłem, więc będę musiał to wszystko ogarniać ręcznie. Dlatego, że po prostu tutaj miał być pokoik do botanii i tutaj miały być dejblumy. Ich nie będzie jakoś wybitnie dużo, ale ktoś prosiłbym, żeby zrozumiał, że tutaj miało być coś innego. Także ja to przesunę gdzieś w tamtą Mańkę. Już nie będę tego robić podczas nagrywania. Ale tak. Tutaj mamy zrobić sobie te day bloomy. Więc tutaj będzie mi potrzebne. Wiaderko mam. Już myślałem, że ktoś mi zakosił. I tak o. Woda. Jeszcze potrzebne mi będą nasionka. Nasionka, ważna rzecz. To sobie podmienimy. I teraz tak. Jeden taki. Jeden taki. Dwa takie? Tak. Dokładnie. No dobra. Więc sobie zrobimy sobie tego. Woda. Woda, woda, woda. Dwa takie. Jeden taki, jeden taki. Nasionko. Woda. Taki. 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 Nasionko. Już mam nadzieję, będziecie wiedzieć, jak to działa. Teraz tak o. Ten Day Bloom ma taki błąd, że nie działa zbyt dobrze, jeżeli są obok siebie. Trzeba tak stawiać w kratkę. To wiem od naszego kolegi Tolmaja, który już się tym bawił modem trochę dłużej niż ja. Ja podstawy ogarniam, ale widzicie. Jeszcze ich sobie później trochę dorobię. Tak samo nocnych też sobie kilka zrobię i myślę, że wygładzę więcej tego terenu skoszę, żeby zrobiły nam się takie ładne coś, taka ładna miejscowa. Na te kwiatki, wszystkie tego. I teraz tak, przyda nam się to. Przyda nam się drewno, a drewno to już zaraz wam powiem. Po co? W sumie tego drewna możemy zrobić trochę więcej. Tylko, że po drewno to wypadałoby, żeby ktoś poszedł mimo wszystko. No dobra. Weźmiemy sobie tak. I weźmiemy sobie. Już wezmę w ten sposób. Weźmiemy sobie jeden crafting station. Żeby mieć tam pod ręką. Bo te crafting stationy się nam walą, jak nie powiem co i nie powiem na czym. O, bardzo fajnie. Mamy tu od razu podgląd. Rzeczywiście jest taka funkcja. To mieliśmy sobie wrzucić. No, nieważne. Teraz tak. Z tego sobie robimy trzy patyczki. I z tego sobie zrobimy. Pyk. Chociaż nie, z tego nie chcę. Zrobimy sobie takie płatki. Z tego sobie zrobimy tak. Tutaj czarny jeden taki, czyli moje kolory. Jak ktoś się już zorientował, mamy różdżkę. I teraz również będziemy potrzebowali jeszcze jednej rzeczy, mianowicie zaraz wam powiem, jak to się wykonuje. To nie. Runic Altar nie. Nam chodzi o coś, co przekazuje tę manę. Mana Spreader. Cokolwiek. Nam chodzi o to, jak to wykonać. Czyli to jest. To jest trochę golda, płatek. Więc potrzebujemy iść po golda.
I tego golda potrzebujemy, a zobaczmy, może tutaj będziemy mieć. Nie, tutaj nie mamy golda, przykro mi. Przykro mi, Dark. Potrzebowałem jeden. Więc weźmiemy sobie jeden, a resztę wrzucimy. Okej. Teraz tak. Potrzebujemy tego drewna, płatek na środek i tego. I stawiamy tutaj. I on jest wycelowany tak, że zbiera te wszystkie cholerstwa. Właśnie widzimy, w którą stronę to leci. I wrzucamy, myślę, tutaj. I to nam zbiera tę manę. I to nam przynajmniej powinno. To powinno nam przesyłać manę tutaj, z tych kwiatków. Ale nie, dlaczego to nie przesyła z tych kwiatków? Skoro jest tutaj taki dziwny symbol. Będę musiał jeszcze zobaczyć, o co w tym chodzi. Bo tutaj powinna się pojawiać mana. Dlaczego to się nie pojawia? Okej, może inaczej. Będziemy potrzebować Daybloom is the most basic and Tak, proces is rather slow. Czyli to trzeba na krzyż, to jak wykonać. Okej, ale dlaczego nie mogę tego połączyć z tamtym? Manas. Holding a wand of. Aha, to widzieliśmy. Okej, zobaczmy, może tutaj, może zobaczmy tak. Pozbierajmy sobie te kwiatki i dopiero teraz sobie je posadzimy. Zobaczymy. A, jest. Zaakceptowało nam. Czyli to teraz będzie nam to ładowało bez problemu. To i tutaj widać, że nam się ładuje i to będzie nam ładowało to. A to w zasadzie rozbije, póki się nie naładowało, i wrzucę bliżej tego. To wino nam bez problemu. A, chwila. Mana pool jest jakiś inny? To jest ten.
Whatever. Dobra. Whatever. Co powinno nam to ładować? Tutaj Bloomy. Chociaż chwila, zobaczę jeszcze co piszą na temat Manapulo. Bla bla bla, ok. Powinno nam to ładować. Czy ładuje? Średnio. Diluted. Co to znaczy diluted? Chwila, aż se zobaczę. Nie mam na czym, co prawda. Z. Moi drodzy, chyba zrozumiałem, w czym problem. Tutaj musi się do pewnego stopnia naładować, żeby to nam cokolwiek tutaj przesłało. Tak więc dobrze, ja sobie dorobiłem więcej tych Daybloomów, cokolwiek, whatever. I on teraz powinien działać szybciej. No nam wszystkie akceptują. O! I właśnie przesłało energię. I tutaj jest tego trochę więcej. To się będzie ładować, ładować i ładować. Grunt, że wiemy już jak to działa i że to rzeczywiście działa. Tak. No. I w zasadzie... Co? Możemy sobie jeszcze wykorzystać resztę czasu do tego, żeby sobie zrobić więcej tych kwiatków, które nam się naprawdę wbrew pozorom przydadzą. Ja zrobiłem przed chwilą głupotę i sobie wrzuciłem za dużo żółtych i musiałem wszystko co rozwalać, żeby po prostu nam to zadziałało i odzyskać te płatki, odzyskać całą resztę. Niestety nie da się, że tutaj sobie wrzucimy nie wiadomo ile tego i zgodnie z proporcjami powinniśmy mieć tego dużo. Nie, trzeba te kwiatki robić jednak po jednym. Tak. A, znowu mieliśmy przesył energii. I fusz. I mamy znowu cztery piękne kwiatki. Hop. Hop. I teraz tak, one wszystkie akceptują, akceptują. I mamy już tego coraz więcej, coraz więcej. Tak więc myślę, że to będzie tyle w dzisiejszym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, no i cześć.